jest pełna 6 minut. Numer 10, pierwsze przewinienie. Czwarty faul gospodarzy w tej kwarcie. Paulował DeAndre Davis.
trzecie przewinienie. Chwilę rzuty wolne będzie wykonywał Bartłomiej Wołoszyn, a przewinienie popełnił Paweł Leonczyk, numer 29 i to piąty faul, kapitan na treść w tym meczu. Brawa na pakiet do Szarma. Bartłomiej Wołoszyn.
Pierwsze przewinienie skrzydłowego drewna. Antony Dore, 20 punktów rozgrywającego Asseco Arki. Rozpocznie się za chwilę ostatnia minuta czwartej kwarty. W broni głównej Antony Dore, faulowany przez Mateusza Szlachetkę. Trzecie przewinienie rozgrywającego drebla i rzuty wolne. Pierwsze przewinienie dopiero. Rzuty wolne Josh Sharma. Dobra.
Piąte przewinienie Bartłomieja Wołoszyna. A na boisku niespełna 16-letni gracz z numerem 33. Tymoteusz Sternicki. No bo to żółty zaraz cały czas. Paulowa Marcin Kowalczyk numer 23. Pierwsze przewinienie. I ponownie Darin Dorsey. Sezon kończymy, proszę Państwa, dopiero za 6 dni. Zapraszam do Gdynia Areny w przyszłą środę. Ostatnim rywalem Asseco Arki w sezonie 2021-2022 będzie aktualny mistrz Polski z Ostrowa Wielkopolskiego. Zapraszam. Yeah.